Mam tyle HP, że to jest masakra. Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Jest to już czwarty odcinek z Definitely Edition. I tak, pójdziemy sobie teraz chyba zrobić misję u Rydera, jeżeli się nie mylę, jeżeli jest tam możliwość taka. Albo u Sweeta. Zobaczmy, co tu się dzieje, czemu mam czarny ekran? Panie, o, zbugowało się. W ogóle ja miałem taki problem przed chwilą, że kurde, nawet nie mogłem wejść do Rockstar Launchera, bo mi skasował po prostu mój profil, a teraz są problemy z serwerami. Póki co, więc no, musiałem jakoś odzyskać. Dobrze, że mam jakiś backup zawsze systemu zrobiony. I przez to mogłem właśnie sobie naprawić. I zacząć dla was dalej nagrywanie. Więc tak, pomyślmy. Robimy najpierw misję u Rydera, a później zrobimy misję u Sweeta. A może u Big Smoke'a też by trzeba było. Klimatyzator, o! What's cooking? Where's mine? Man, just chill out, alright? Ooh. Yeah, sweat me. My wife loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. Uh-huh. How you say, a little something-something on board for you, boy. Square business, man. No, takiej zasadzie. Ale dziwnie on wygląda, to nie? Dalej nas próbują wkręcić. Dobra, tak dla jasności powiem wam, żebyście zostawili łapeczkę w górę, tam na dole komentarz, no i subskrypcję. Wiem, że to zawsze się powtarza, te słowa, no ale... Watch the road, motherfucker! The road! Yeah, here we go. That's our train, all right. Tak. O, jest to! Jezu, jaka ścina! W ogóle co się stało? Nie wierzę w tą grę, co nie? O, tutaj możemy sobie malować graffiti. Ale tutaj chyba mamy kogoś do przejechania. Shit, look like some Northside Bagos got it first. No, gin, chłopie. Dalej nie chcesz zginąć. Dobra, w końcu. Jezu, zaciął się chłop i koniec, nie ruszył dalej. Kurde, Raider. Ja w ogóle... Chłop tutaj za mną był. Dobra, gin, chłopie. Co, ja mam wsiąść do pociągu? Serio? To czekaj, to zanim ja jeszcze wsiądę do pokoju... Znaczy, do pociągu, do pokoju. To jest taka pierdolna, co nie? No. No i ja epicko mam już zrobione 10 na 100, więc 1/10. Chill out, fool, we gonna be right behind you. Throw me some boxes, CJ. Dobra. Dobra. Damn, not so hard. Dobra. A to jest łatwizna z tą teraz, tą misją.
Dobra, taki bug tutaj jest. I w ciągu chwili mamy już te 10 skrzynek. Dobra, spierdolamy stąd. Musimy kawałek dalej, żeby wylądować. Bo tu pełno policji będzie leciało za nami. A pamiętam, że w zwykłym GTA właśnie miałem taki problem, że... Ej. Dobra, wypadł. Nie pozwolę mi tutaj, kurde, nic zrobić, nie? Bo oni się rzucili. Cyk, cyk, cyk. Dobra, szybko przemalować. Nieśmiertelny rider się zrobi. O, PN Play odblokowano. Oczywiście mamy ten PN Play już wcześniej chyba odblokowany. Jeżeli się nie mylę, tutaj. Tylko, że właśnie serwery nie działają z Rockstara, więc nie możemy wszystkiego wrzucić na serwer, więc też sobie taki bug będzie w tym momencie. Ja trochę muszę tutaj ulepszyć autodak. Spróbuję od następnego odcinka, żeby był troszeczkę lepszym. I żeby aż tak bardzo się nie ściszało wszystko, bo praktycznie do zera mi dochodzi. Więc jak gadam, no to jest wtedy masakra. Dobra. Więc... Tam jak się nie mylę, to chyba był Kastet. Tak bym sam nie mógł tak zrobić, co nie? Okay, later then. Jeb, jak spadło. No, okej, dobra, mamy szacunek zrobiony. HP-ka mamy troszeczkę mało, no ale... No, oprócz tego byśmy mogli pójść nawet na siłownię teraz, ale nie chciałbym właśnie iść tam. Ja sobie szybko zapiszę. Teraz już wiadomo, że nie pokazuję, kiedy została zapisana gra. Ale dobra. Myślę, czy by tutaj nie zrobić właśnie u Ridera kolejnej misji, czy u Sweeta. U Sweeta może być ciężka misja. Polecimy teraz do Ridera. Ja sobie trochę pobiegam, żeby mieć trochę formy lepszej. No i co? Zobaczymy, co dla nas ma Rider. Okradanie wuja sama. O, może być ciekawie. Hey, run! Run! Yeah, CJ. Hey, CJ, tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, man, since the age of 10. No, that ain't it. Could you have put hands on that teacher for wearing baller colors? No, serio? That ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, shit. A genius. oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns? Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Ja pierniczę, teraz to będzie misja ta z wózkiem widłowym. Żeby za... Że więcej... Znaczy, że lepszym uzbrojeniem miał nasz gang. Ogólnie. Mamy tutaj punkty zapisu kontrolnego, więc... Spoko opcja. Fajnie, że nawet tak zrobili, że można... właśnie... te save'y takie robić. Znaczy, te misje tak powtarzać. Bezproblemowo. Bo kiedyś to trzeba było misję za misją. Pamiętacie chyba jak było w GTA Vice City Stories. Mam nadzieję, że jak zrobią remaster. Sorry, tak przeszkadzam im gadaniu. Że właśnie jak zrobią remastery Liberty City Stories i ten Vice City Stories. No, że będą po prostu chociażby tak dopracowane jak teraz, tutaj. No, raczej to nie jest doskonałe, no wiadome. Ale ładnie to wygląda, te odbicia świateł.
Mogli jeszcze dać pierwszej osoby tutaj tryb. Co jeszcze chciałbym tak powiedzieć, jeszcze zanim zaczniemy tą misję? A to za chwilę powiem wam jeszcze fajną anegdotę, którą właśnie przeczytałem niedawno na telefonie. Z premierą właśnie GTA. This is the spot. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard, fool. Weekend soldiers. Ain't no match for Grove Street OGs. No tak nie jest zbytnio wyzwaniem. No okej, okay, dobra. Jak miałem powiedzieć, anegdotę. Cyk. Pyk, pyk, pyk. CJ, thought that was a suicide mission for show. You want me to run you down? Just say so. Wow. Dobra, bo oni mi tutaj zrobili HPK low. Perfidnie. Now open the warehouse and keep these motherfuckers busy. You went in for life, huh? Gdzieś tu będę miał kolejnego. Wow. I watch our backs while you use the forklift to collect the crate. Dobra. Tu powinno być gdzieś chapek jakiś. Ale nie ma. Dobra, no to lecimy ze skrzynią. Mam tyle HP, że to jest masakra. Podnieś i opuść podnośnik. Dobra, mamy jedną skrzynię. Weźmiemy sobie kolejną. Holy shit. Ło! Widzieliście to? Są granaty. Łopie. Holy shit. Właśnie, tej anegdocie to co chciałem powiedzieć. Jeden facet właśnie na premierę. Ten GTA swoim dzieciom. Chciał, żeby poznali po prostu ogólnie sytuację, na czym on się wychował i tym podobne. To tak nauczył swoje dzieci, że nawet nic nie zrobiły przeciwko prawu w GTA. Czyli nawet nie przejechali, nie ukradli wozu, nic. Dobra. Tutaj. Ajej. Dobra. Ej, mogę to w ogóle tak podnieść? O właśnie. Jak ja bym chciał tak. O. Więc sobie Kevlar. Patrzcie, jak dobrze pomyślałem o tym, żeby tutaj Kevlar wziąć. Tak jest. Magazynierem. I co? Gdzieś jeszcze były, co nie? Skrzynie. Dobra, jeszcze bym musiał jakąś skrzynię tutaj załatwić, co nie? Tu są. Tak i tak. Wiem, że tak się nie powinno wjeżdżać ogólnie. Cyk, cyk, cyk. Wiem, że pewnie wy sądzicie, a kurde, taka łatwa ten i prawie 0 HP.
No tak wyszło, no. CJ, get up front, drive us out of here. Kurde, pół kewlara. Nie moje. Dobra, spierniczamy stąd. Bo federalni zaraz przyjadą. Szkoda, że nie miałem trochę lepszej broni. Dobra. Czyli muszę pamiętać o tym, żeby H rzucić. Whatever you say, fool. You don't know what's going on. And what that mean? I ain't listening to no more of your fool shit. We got the guns. You ain't no gangster, homie. You what, smooth? You don't want no trouble. I keep it real. You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks, homie. Which it could do if it gave you a hit first. I ain't listening to you, Carl. Dobra. Są załatwieni. No patrzcie. Ja to musiałem tak zrobić, żeby po prostu teraz przeżyć. Bo... Każda ten... Każde uderzenie... Do tego jeszcze... Ej, mi nie pokazuje, żeby mnie goniła policja. Balasy. Wow, panie. Balasy by mnie załatwiły. Znaczy policja by mnie załatwiła szybciej. Niż balasy. Ale dobra, to jechaliśmy. Wiem, że tak trochę tragicznie to zrobiłem. Ale... Powiem tak szczerze, wymęczyło mnie to naprawienie tego, żeby zadziałało wszystko. Zanim doszedłem do tego, że serwery nie działają, to trochę minęło. Dobra, respekt mamy. Tutaj mamy obok jedzenie. Więc mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zabije. I że tutaj nie będzie dużo balasu, bo bym chciał coś zjeść na szybko. Tyk, no wchodź w to. CJ, Kicklebell. Dawaj, to zjemy sobie na szybko. Pomyślmy, duży zestaw bym sobie wziął. Jeszcze jeden sobie weźmiemy. W ogóle nie pokazuje nam znacznika, ile mamy APK. To jest ten właśnie minus. Bo jak widzicie, nie mamy pełnego, tak? Czyli muszę jeszcze kupić... Co najmniej jeden mały zestaw, wyjść. I co? Też nie mam pełnego. O. Nie chciałbym tak zbytnio. Dobra, teraz mogę już wyjść całkowicie, bo teraz będę już najedzony. Ogólnie tam chciał też zobaczyć, jakie mamy tłuszcze. Wytrzymałość tłuszczy. No trochę poszło do góry tłuszcz. Jezu, otyły się robię. O, nasz. Zerknę po prostu tutaj w statystyki i mamy tu już na 18%, więc nie jest tak źle, tak szczerze. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Dobra, więc u Raidera już mamy wszystkie misje zrobione, więc byśmy mogli trochę zrobić dla Big Smoke'a misji, tylko bym musiał, o, samolocik, tylko bym musiał sobie skoczyć do jakiejś fury, ale tutaj widzę, że policja stoi. Więc nie chciałbym ryzykować aresztowania. Po drugie, nie mam zbytnio broni. Tylko mam pistolet, jakieś 200 kulek w sumie. No i tyle, dobra. Więc ja sobie zapożyczę tutaj auto od Sweeta. Trochę wiadomo, trzeba pobiegać. W ogóle byśmy wpadli może na
Dzisiaj jeszcze w tym odcinku może byśmy wpadli właśnie do siłowni zobaczyć, bo ostatnio mieliśmy wpaść, ale nie wpadliśmy, więc zobaczymy teraz tą siłownię. Ile sobie przykoktujemy tutaj muskulatury, żeby było na plus. I zakończymy tak odcinek, więc jestem ciekaw w ogóle, jak tutaj się muskuły robi. Bo jak pamiętacie, tam chyba był shit i ten. Te ciężary, o, 10, 15, 20 kilo, o, weźmy sobie 15, potwierdźmy. I teraz jak to mamy tutaj sterować? Podnieść na E. Aha. Aha, pompka, odblokowaliśmy ten. Aha, na takiej zasadzie to działa. Muskulatura poszła do góry. Tylko też nie jest to tak pokazane. O, właśnie, teraz nam pokazało. Trochę sobie mięśni możemy zrobić w tym czasie. Ja muszę tutaj lecieć szybko z E. Tak do 15 sobie weźmiemy. Walniemy. Dobra. Trochę już lepiej jest. No, oczywiście stara nasza poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Ja bym sobie piąty wziął od razu. Poziomy ZC. Naciskaj szybko, żeby po prostu robić E. To będzie łatwizna. W tym momencie to ja po prostu mogę tylko smarować. Także szybko lecimy. Tłuszcze spadają. Ja myślę, trochę sprinta, żeby nam doszło. Dobra, szybko weźmiemy siódemki, siódemkę i lecimy, 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 ósemkę nawet. Speeda bym chciał właśnie zrobić. Dobra, puszczę lecą. Każdy jest pod E, a nie pod na przykład przyciskiem. Wytrzymałość do góry poszła. No i lecimy, lecimy, lecimy. Wiem, że to jest takie chamskie. Mi już palec boli. No bo prawie 2 km. No już drugą rękę teraz lecę. Biegać, pływać i jeździć na rowerze, no. Dłużej biegać, no wytrzymałość to jest teraz podstawa, co nie? Tłuszcze trochę zeszły. Więc jak tak zrobimy do ilu? Do 6000? Znaczy do 3 km, co nie? Albo 6 mil. Bo wtedy powinno jeszcze 7 wskoczyć w wytrzymałość. Dobra. Że jako anulujemy. Sprawdźmy teraz tutaj. Może? O. Poziom może piąty. I co? Też E? No, będziesz iż dość szybko spalisz w bieżni. A, możesz spać z bieżni. No dobra. Co nam robi? Tłuszcz pewnie? No, tłuszcz. Dobra. Skończmy to tutaj. Zobaczmy jeszcze te tutaj podnoszenie. Weźmy może 40 kg, bo on jest na razie taki słaby, CJ. Aha. No i co? Pójdą trochę muskuły? No, poszły. Muskulatura zwiększona, robi się z ciebie, mięśniak. Dobra, limit na dzisiaj wyczerpany, więc no, zrobiliśmy trochę tutaj w limicie. Takim, że trochę tutaj poszliśmy z kondycją.
No, wytrzymałość mamy troszeczkę większą, szacunek mamy troszeczkę mniejszy, tłuszcze, atrakcyjność właśnie. Zobaczymy sobie może tak statystyki. O, 5% tłuszczu mamy. Wytrzymałość na 15 już, ładnie. Całkowity poziom szacunku 3, pojemność pod 0, atrakcyjność 3, muskulatura 22%. Dobra, może karate, co? Nauczymy się boksować. Tak. Aha, no dobra. Więc jeżeli chcę zrobić mięśnie, ja sobie zrobię to poza odcinkami, te mięśnie, i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja sobie zrobię takiego muskulaturnego CJ-a, takiego motherfucker. No, więc to by było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie o łapce w górę komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się i adios.